5 ostatnich subskrybentów właśnie macie na ekranie, dziękuję za te subskrypcje, jeżeli chcecie się tutaj znaleźć, musicie w tym momencie zasubskrybować kanał. A tutaj macie 5 najszybszych komentarzy pod poprzednim odcinkiem. Zyga Booster, dziękuję ci serio z całego serca za tak wysokiego wspierającego, tak wysoką rangę wspierającego, ze względu na to, że nie spodziewałam się, że kiedykolwiek w ogóle ktokolwiek ją zakupi. Naprawdę, dzięki wielkie ziomek. Cześć, witajcie moi kochani, po dość długiej przerwie, ale tak jak mówiłam, byłam na wakacjach, więc niestety nie miałam jak nagrywać. Na samym początku macie wyniki losowania, dokładnie Minecrafta Premium, konkursu, który właśnie był pod poprzednim odcinkiem. Gratuluję bardzo serdecznie wygranej osobie. Przypominam, że na 2000 osób na Discordzie już niewiele brakuje, rozpoczną się mega fajne konkursy, więc zachęcam do dołączenia, jeżeli interesuje was seria stworzenia serwerów i już niedługo będą właśnie, mam nadzieję przynajmniej, że już niedługo uzbiera się nas aż 2000. Już jutro live o godzinie 18 zapraszam bardzo serdecznie. Dobra, więc na początku muszę wam wyjaśnić i przede wszystkim osobom, których nie było na ostatnich streamach, o co chodzi w tym odcinku. Jest to odcinek i ogólnie takie odcinki będą pojawiać się randomowo, nie jest to jakaś seria i tak dalej, tylko będą to odcinki nieregularne w zależności od tego, ile takich streamów się odbędzie. Dokładnie polega to na tym, że możecie wygrać darmową reklamę właśnie swojego serwera, bądź też nawet serwera, który zgłosicie, i później jest ten serwer oceniany wśród jakby dziesiątek innych serwerów, które są podczas danego streama oceniane. I właśnie ocenialiśmy przez 2 streamy, aż oceniliśmy kilkadziesiąt serwerów i te 3 serwery, które dzisiaj właśnie zobaczycie, wygrały, czyli miały największą notę, najwięcej punktów ze względu na właśnie ranking, który zresztą zobaczycie sobie teraz na ekranie, w jaki sposób te serwery były oceniane. No i ja już nie przedłużam, zapraszam was do oglądania, lecimy z miejscem 3. Niestety miejsce 3 zajął serwer, który w tym momencie nie działa i nie jestem w stanie na niego wejść, dlatego też zachęcam was do właśnie dodania tego serwera do waszej listy. Mam nadzieję, że za niedługo serwer będzie dostępny i sobie na nim pogracie. Był to serwer z gildiami, naprawdę fajnie zrobiony, wszystko kolorystycznie, wszystko naprawdę bardzo fajnie wyglądało. Dużo fajnych, ciekawych rzeczy było dodanych i naprawdę, jeżeli serwer zajmuje miejsce 3 z dziesiątek serwerów, to jak najbardziej zgodne polecenia. Miejsce 2, słuchajcie, zajął serwer RPG. Jest to tryb, który jak najbardziej jest godny polecenia, ponieważ RPGów jest mało, chociaż ostatnio i tak coraz więcej, ale jest ten serwer naprawdę bardzo fajnie zrobiony. Z tego co wiem, edycji nowych ma na tym serwerze nie być, więc jak najbardziej możecie dołączyć w każdym momencie. Tutaj rejestrując, logując się na lobby, klikacie sobie w książkę i przenosicie się właśnie na tryb RPG. Kolorystycznie jest to naprawdę wszystko bardzo fajnie zrobione. Wiem, że jest to na autorskich pluginach, z tego co właśnie z właścicielem rozmawiałam, ma być dodawanych dużo rzeczy. Jest to tryb, jeszcze, że na godziny, dni, po prostu miliony dni, godzin grania, więc zachęcam was do dołączenia. Jeżeli nigdy nie graliście na RPG-ach, jak najbardziej polecam zapoznać się, jest to naprawdę fajna sprawa, wbijacie levele, zdobywacie coraz lepsze artefakty, jesteście coraz silniejsi, coraz lepszymi rywalami, jesteście, że tak powiem, w stosunku do innych graczy, ulepszacie się, no i co, odblokowujecie sobie na przykład dodatkowe ekspowiska, na których możecie zabijać kolejne potwory. Tak wygląda właśnie RPG dla tych, którzy nie wiedzą, więc zachęcam was do dołączenia na serwer, ponieważ no, edycja wystartowała dość niedawno. No i tutaj mogę wam dodać, że możliwe, że będę albo streamować, albo sobie popikam właśnie na tym serwerze, więc będziecie mogli mnie tutaj spotkać na przykład podczas jakiegoś live'a, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, jeżeli będę miała oczywiście na to czas, więc to taka informacja, ponieważ kiedyś na RPG-ach to był po prostu, to było, RPG-i to były moje życie, grałam godzinami, dniami, chociaż ostatnio przestałam na tych RPG-ach grać, ponieważ żaden nie był jakiś dla mnie, że tak powiem, żaden mnie nie zaciekawił. No a tutaj może właśnie mnie zachęci i sobie pogram na jakimś streamku, więc to jeszcze taka informacja właśnie, żebyście wiedzieli, że będziecie mogli mnie tu spotkać. No i słuchajcie, miejsce 1 zajął Skyblock, gccraft.pl. Został tutaj najwyżej oceniony ze wszystkich serwerów, myślę, że jak najbardziej zasłużenie. Uważam, że jest to serwer, który powinniście dodać do swojej listy. Mimo tego, że gra w tym momencie mało osób, myślę, że jest to jak najbardziej przyszłościowa sprawa i na pewno będą ten serwer rozbudowywać, bo jest to naprawdę fajnie zrobione. Mogę wam pokazać tutaj, jest coś takiego jak minionki, możecie sobie minionki na wyspach zakupować. Macie tutaj handlarza z spawnerami, słuchajcie. Wszystko jest w coinsach, sklep w coinsach i tak dalej. Nie wiem, co tu mogę jeszcze pokazać. Fajną rzeczą też jest coś takiego jak kolekcja. Ja tutaj szczerze nie widziałam czegoś takiego nigdzie. No dużo innych też, gadżety, jakieś tego typu rzeczy. Naprawdę fajnie rozbudowany i zrobiony Skyblock, więc dodajcie go do listy. Myślę, że nie pożałujecie.